Dlaczego ksiądz arcybiskup został kapłanem? Małych chłopców pytają często, kim by chciał być. Jeden mówi lotnikiem, drugi strażakiem, trzeci jeszcze tam jakiś inny wskazuje zawód. Ja nie pamiętam, czy ktoś pytał jakby mały, kim bym chciał być, ale się bardzo interesowałem zawsze tym, jak ksiądz w kościele odprawia, co mówi. Tak jakoś lubiłem stać blisko ołtarza, podglądać wszystkie ruchy i gesty, a potem w domu bawiłem się w księdza. Miałem takiego kolegę, sadzałem go na stołku, ja wchodziłem na drugi i głosiłem kazania. Takie dziecięce. Taka była moja zabawa. Dlaczego? Nie wiem. A potem, jak już byłem trochę starszy, to się nie bawiłem w księdza? I nie myślałem, myślałem, że może będę nauczycielem, bo mi się bardzo podobało bywać z dziećmi. A później gdzieś tam we mnie coś się odzywało i ciągle mnie kierowało w stronę kapłaństwa. I kiedy trzeba było decydować, jaką wybrać szkołę, pomyślałem sobie, moja droga życiowa to kapłaństwo. Czyli tak ja to odczytałem, i jestem głęboko przekonany. Że tak chciał Pan Bóg, taką mi wskazywał drogę, już od dziecka potem trochę to się gdzieś wyciszyło, a potem znowu przyszło jakoś tak mocno, że sam jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy być księdzem, ale mi się bardzo podobało, żeby tę drogę obrać jako swoją życiową. To jest, tak jak Jan Paweł II napisał, dar i tajemnica. Bo powołanie kapłańskie jest darem Pana Boga i wielką tajemnicą. Dlaczego akurat ja, a nie kto inny, do dziś sobie stawiam takie pytanie? Jaki jest księdza arcybiskupa znak Zodiaku? Moim znakiem jest rak. Nie wiem, czy się boicie raka, czy nie, ale no, pod takim znakiem się urodziłem. Chociaż muszę powiedzieć, że nie przykładam żadnej wagi. Do horoskopów. Czasem, tak dla zabawy, zajrzę do gazet, jak przychodzi i podaje taki zestaw tych wszystkich znaków, Zodiaku, patrzę, co tam pod tym rakiem pisze. I najczęściej się ubawiam, bo mi tam pisze, że będę miał dobrą żonę albo dużo dzieci. A ja jestem księdzem, nie mam żony. I nie mam dzieci, bo wszyscy wy jesteście moimi, kochanymi, dziećmi, moimi braćmi i moimi siostrami. Czy ksiądz arcybiskup cho chodzi do kina? Tu się rozczarujecie wszyscy, jak Wam powiem, że ostatnio, to już nawet nie bardzo pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w kinie. Kiedyś chodziłem, jak byłem jeszcze w szkole. Średniej, czyli w liceum. Potem, już jak byłem i w seminarium wyższym, chodziliśmy na różne filmy, jakie nam tam przełożeni wskazywali i zalecali. A teraz to bardzo, bardzo rzadko. Czy ksiądz arcybiskup posługuje się komputerem? Muszę ze wstydem wyznać, ale chcę mówić tak, jak jest, zgodnie z prawdą, że dopiero zaczynam się uczyć. Wy już się posługujecie komputerem biegle. Słyszałem przed chwilą, jak tu się wypowiadał jeden z reporterów młodych, jakie gry i jak lubi prowadzić te gry. A ja niestety tak jakoś czas mam wypełniony, że rzadko mogę znaleźć chwilę na taką sprawę jak komputer, chociaż wiem, jak ważną rolę spełnia, ale najczęściej pomagają mi. Korzystać z komputera, mój ksiądz, sekretarz, kapelan, siostra sekretarka pracująca w kuri, żeby wydobywać, co tam potrzeba, żeby szybko napisać, przepisać, powielić, rozesłać, czy też dla mnie cokolwiek sprowadzić drogą elektroniczną, żeby mi ułatwić pracę. Jaki był ulubiony księdza arcybiskupa przedmiot szkolny? Już w szkole podstawowej bardzo lubiłem język polski. Chętnie i z radością wypełniałem takie zadania domowe na przykład opiszę początki wiosny albo opiszę zimę w mojej miejscowości. Lubiłem czytać różne opowieści i książki takie jakie były dla dzieci. I bardzo lubiłem też pisać. Jeśli idzie o język polski, to był mój ulubiony przedmiot. W szkole podstawowej i później także, kiedy już mogłem poznawać polską literaturę i ubogacać się pod tym względem. Tym bogactwem, jakie zostawili nam nasi powieściopisarze. A potem w szkole tak chyba już średniej, bardzo polubiłem biologię. Ona mnie prowadziła tak w taki świat stworzony wokół, zwierzęcy i ten roślinny, całe otoczenie. Pamiętam, była taka książka, którą chętnie czytałem. Autor węgierski, Tot, a tytuł książki Stajników przyrody. O zwierzętach, o owadach, na przykład o pszczołach, które zbierają miód, o mrówkach, które pracują i w jaki sposób się organizują w swojej społeczności. To mnie wszystko pasjonowało. Te dwa przedmioty były moje ulubione. Powiedziałbym niemal od dziecka. Jakie książki ksiądz arcybiskup czyta najchętniej? Muszę wyznać, że ostatnio to mało czytam, jeśli idzie o książki. Czytam dużo artykułów w pismach, które otrzymuję, poza dziennikami oczywiście, nasze pisma katolickie, tygodniki i różne y, pisma naukowe, czy też popularnie przedstawiający naukę Kościoła, katolicką naukę społeczną. Bo jeśli idzie o książki, to trzeba więcej czasu, żeby się zabrać i, i całą przeczytać. Owszem, czytam takie wywiady rzeka. Teraz są takie bardzo modne. Na przykład ostatnio Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił takiego wywiadu dziennikarzowi, który uzyskał zgodę papieża i rozmawiali przez kilka dobrych dni na takie tematy życia kościoła, świata i wyszła książka, taki wywiad, nazywają to często Wywiad Rzeka i ona nosi tytuł Światło Świata. To pasjonująca lektura i takich jest wiele. Takie były też opracowania z Janem Pawłem II, czy też opracowane już nie jako wywiad, ale napisane przez Jana Pawła II. Takie bym powiedział w cudzysłowie pożeram, bo to mnie interesuje, jak papież patrzy na świat, na różne zagadnienia, a to mnie potem inspiruje do mojej pracy. Natomiast z dawniejszych czasów, no to oczywiście nasza polska literatura ulubiona. Nie wiem ile razy czytałem Quo Vadis, już nie pamiętam ile razy czytałem całą trylogię naszego Sienkiewicza. Czy ma księdz arcybiskup o prawo jazdy? Ależ tak, mam i zadziwię was, jak wam powiem, że robiłem prawo jazdy w Rzymie. Bo pojechałem po zakończonych studiach w seminarium, do Rzymu. Ksiądz biskup klepacz, który był wtedy moim ordynariuszem, wysłał mnie na studia do Rzymu. I tam, kiedy już. Kończył się mój pobyt po kilku dobrych latach studiów. Postanowiłem wrócić do Polski samochodem. A ponieważ nie miałem prawa jazdy, trzeba było je zrobić, i właśnie w Rzymie uzyskałem prawo jazdy. Jak przyjechałem do Polski samochodem, potem to prawo jazdy trzeba było tutaj uprawomocnić w Polsce i z przyjemnością i radością. Prowadziłem przez długie lata samochód. Jeden, drugi, trzeci, tak jak trzeba było wymienić. A teraz jestem już stary. To nie pozwalają mi jeździć. Jest taki ksiądz, który się poświęca, ciągle służąc mi wielką pomocą to jest ksiądz Kapelan i gdziekolwiek jedziemy, to zawsze on prowadzi samochód, a ja już nie prowadzę, ale prawo jazdy mam ważne do dziś. Jeśli by kiedyś po drodze ksiądz kapelan zasłabł czy nie mógł, to bym usiadł za kierownicą i jechał dalej. Kto wie, czy bym nie trafił do waszych domów. Jaki sport lubi ksiądz arcybiskup najbardziej? Dzisiaj będziecie rozczarowani tym wywiadem, bo tak już raz powiedziałem i drugi, i chyba trzeci muszę powiedzieć, że. Ja nie uprawiałem właściwie jakiegoś sportu. Tam, w tamtych dawnych latach jeszcze chłopięcych, dziecięcych, to się tam jakąś szmaciankę kopało, tam, czy jakąś taką inną. Ale natomiast bardzo lubię oglądać na przykład skoki narciarskie naszego małysza, czy też Justynę Kowalczyk w biegach na nartach. Czy też no, z atletyki, pływanie, skoki w dal, rzut tam młotem, czy jeszcze inne, gimnastykę na przykład. O, jazda na, na łyżwach, to takie mamy też często transmisje. Powiedziałbym, że z prawdziwym zainteresowaniem oglądam. Czasem zdarzy mi się zasnąć. Przy takim oglądaniu, jak to długo trwa. Piłka nożna, nie mogę się doczekać, jaki będzie wynik, zwłaszcza jak grają nasi. Czekam, trochę się zrzemnę, potem znowu dalej, czek, oglądam. O i to tak wygląda moje zainteresowanie sportem. Czy ksiądz arcybiskup lubi zwierzęta? Bardzo lubię zwierzęta. Ja urodziłem się na wsi, na wsi jest zawsze dużo zwierząt. Są krowy, są konie, są kury, są psy, są owce. I tak jak pamiętam moje lata chłopięce, tak jak w takim wieku jak wy, jeszcze młodszym, mógłbym powiedzieć, że żyłem wśród zwierząt. Bardzo lubiłem wszystkie zwierzęta. Mój ojciec kochał konie. Ja też lubiłem jeździć na koniu. Ale tak tu będąc już w Łodzi chodziłem chętnie do ogrodu zoologicznego, żeby obejrzeć, zobaczyć takie zwierzęta, jakich u nas zawsze nie było. Słonia nie było w domu, ani żyrafy z długą szyją, ani małpy nie było, ani krokodyla, który wynurzał się gdzieś tam z wody. Hipopotama absolutnie nie było u nas. A w ogrodzie logicznym były. I bardzo chętnie chodziłem i oglądałem. Natomiast po dzień dzisiejszy bardzo lubię zwierzęta i gdyby tak były do tego warunki, to nie wiem, czy bym nie miał w domu psa. Ale chociaż bardzo bym chciał, to w takich jestem warunkach, musiałbym ciągle z nim jeździć na różne funkcje kościelne, to byłby problem. Przyjeżdża biskup jeżmować z psem, by się młodzież mogła wystraszyć. Więc po prostu psa nie mam. A które zwierzę, ksiądza arcybiskupa, jest ulubione? No powiedziałem przed chwilą, że lubię wszystkie zwierzęta, ale chyba psa najbardziej. Są różne rasy. Lubię takie kundeliki, ją podszczekują tak ładnie, biegają nieduże, ale z tych psów to najbardziej mi się podobają wilczury. Jak tutaj kiedyś byłem przy spotkaniu z policją naszą na Redkini, tam gdzieś jest taka baza i panowie za, pokazali nam te wyszkolone psy, które na prawie rozkaz się albo poruszają, albo siadają, czekają. To mi ogromnie imponowało. Taki pies z którym prawie można rozmawiać, który wszystko rozumie i na polecenia odpowiada bezbłędnie. A jaką rolę spełniają psy dla ludzi niewidomych, to sami dobrze wiecie, są przewodnikami. Kiedyś pamiętam w Zgierzu wracała pielgrzymka z Jasnej Góry, zgierska pielgrzymka, i oni przyjechali autokarami z Częstochowy do Zgierza, do kościoła świętego Jana Chrzciciela, a potem z tego kościoła szli na zakończenie do kościoła Matki Bożej Dobrej Rady. Ja patrzę, a na przedzie idzie Pan, niesie krzyż i trzyma na smyczy psa. W pierwszej chwili zorientowałem się, o co chodzi, a ksiądz mi mówi – ten pies jest przewodnikiem, on prowadzi tego Pana Niewidomego, który niesie krzyż. Weszliśmy do kościoła, byłem bardzo ciekawy, jak się pies zachowa. Pięknie przed prezbiterium się położył, całą mszę świętą, nie przeszkadzał, spełniał bardzo ważną rolę. Bardzo lubię psy. Jaką muzykę księdz arcybiskup słucha najchętniej? Młodzi to lubią muzykę głośną, taką współczesną, a ja muszę powiedzieć, jako człowiek, powiedziałem już stary, lubię muzykę spokojną, klasyczną, taką, która mnie jakoś nastraja do dobrej pracy, albo jest takim relaksem po większej pracy, żeby można było przy niej odpocząć. A więc poważne utwory. Czy to, bo ci mamy tak wiele nagrań? Wspaniałych utworów, i Chopina, i Beethovena, i Mozarta, i wielu innych klasyków muzyki, ale bardzo też lubię śpiewy gregoriańskie. Wy chyba nie wiecie, co to są śpiewy gregoriańskie. To są śpiewy kościelne, religijne, o treściach takich, które. Są wykonywane, sprzyjają sprawowaniu liturgii mszy świętej czy szporów, wykonywane w dawnych czasach przez mnichów najczęściej, zwłaszcza benedyktyni. Taki zakon uprawiał taką muzykę kościelną i takie śpiewy, a więc chorał, chorał gregoriański. Kiedyś może będziecie mogli usłyszeć, zobaczyć, właśnie. Bardzo lubię, bo mi to pomaga. Do tak powiedziałem, takiej nawet pogłębionej refleksji, nieraz nad swoim życiem, powołaniem. I tak łatwiej jakoś wtedy patrzeć na świat i w tym świecie widzieć, ile prawdziwego dobra daje nam Pan Bóg. Czy ksiądz arcybiskup ma czas wolny? Z tym czasem wolnym to naprawdę są problemy. O teraz, kiedy Wy przyszliście do mnie i stawiacie mi te pytania, na które staram się odpowiedzieć, to ja uważam, że to jest dla mnie czas wolny, czas takiego relaksu, pewnego odpoczynku, odprężenia poprzez bardzo sympatyczne spotkanie z Wami i tę rozmowę, którą prowadzimy. Bo moje obowiązki są dość liczne każdego dnia. Mam w kalendarzu wiele zapisanych spotkań, celebr, czyli mszy świętych, czy sakrament bierzmowania. Jak przyjdzie na przykład maj, to mnie nigdy nie ma tutaj, no może jakiś jeden czy drugi wieczór w domu, a tak to jestem w parafiach, gdzie udzielam sakramentu bierzmowania. Prawie codziennie, podobnie inni księża biskupi, jeździmy do parafii w Łodzi, poza Łodzią, Wypełniamy taką naszą posługę. Na przykład dzisiaj przewodniczyłem mszy świętej pogrzebowej za zmarłego kapłana w Koluszkach. Wczoraj przed południem byłem w naszym katolickim liceum imienia Jana Pawła II na Teofilowie, bo przychodzi 20 rocznica powołania tego liceum. Ja je powołałem do istnienia, a potem śpieszyłem na pogrzeb mojej osoby, Osoby mo z mojej rodziny na Zarzewie, naszym cmentarzu łódzkim. Także o taki był czas. Staram się wykrawać czasem gdzieś jakieś pół dnia, przed południem, czy po południu, żeby uporządkować różne sprawy, choćby nawet na biurku. Posprzątać papiery, załatwić korespondencję, coś przeczytać. To ja wtedy uważam, że jest ten czas wolny, ale tak, żeby zupełnie... Zamknąć i powiedzieć teraz mnie w ogóle nie ma, to się nie zdarza. Czy ksiądz arcybiskup jeździ na wakacje? Tu będzie odpowiedź co do czasu wolnego. Bo już te wakacje to trzeba zdecydowanie sobie zorganizować. I od lat, od wielu, wielu lat, zawsze miesiąc lipiec jest miesiącem moich wakacji. Mogę powiedzieć wolnego czasu. I Wtedy, no nie cały miesiąc, bo też by się nie dało, ale przynajmniej trzy tygodnie staram się spędzić gdzieś poza domem, a więc jestem wtedy wolny od zajęć i to jest ten czas wolny, który staram się wykorzystać. I spędzam go najchętniej w górach, na przykład naszych tatrach, czy też. Jak czasem warunki pozwalają, trochę dalej, na przykład Alpy, czy w Austrii, czy w Szwajcarii. I bardzo lubię też spędzać czas nad jeziorami. Dawniej jeździłem przez kilka lat po kolei na Mazury, nasze jeziora, gdzie można było sobie tam popływać kajakiem, czy takim rowerem wodnym, czy się popluskać trochę. Posiedzieć w cieniu, posłuchać jak ptaki śpiewają, jak rozmawiają ze sobą, ciekawe. Się nastawi dobrze swoją antenę, to można odebrać wiele rzeczy, jak zwierzęta porykują w lesie, fantazja. Wtedy jest prawdziwy odpoczynek, to są prawdziwe wakacje, a potem przyjeżdża się, odnowione siły fizyczne i duchowe i praca. Czy ksiądz arcybiskup ma rodzeństwo? Owszem tak. Dziś żyje mój brat i jedna siostra, a druga moja siostra zmarła półtora roku temu. A było nas w ogóle pięcioro. Byliśmy rodziną wielodzietną, chociaż moja starsza ode mnie siostra zmarła mając zaledwie kilka miesięcy. Ja już jej nie znałem. Czy gdy ksiądz arcybiskup był mały, czy chętnie chodził do kościoła? Ja urodziłem się i wychowałem w rodzinie katolickiej, za co bardzo, bardzo Panu Bogu dziękuję po dzień dzisiejszy. Moi rodzice bardzo o to dbali, żeby w każdą niedzielę cała rodzina była w kościele. Jak tylko pamiętam, tak jak pamiętam, ile tamtych lat mogłem mieć. Zawsze w niedzielę chodziliśmy do kościoła, a mieliśmy ponad 4 km, 4,5 kilometra chyba. Potem to był czas II wojny światowej, o której wy tylko możecie wyczytać, słyszeć na lekcjach historii czy o swoich dziadków. A ja przeżyłem tę drugą wojnę światową. Mój ojciec był w niewoli. Potem, kiedy wrócił, wojna się skończyła. Pamiętam, kupił bryczkę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Za pojazd. Zaprzęgało się konie i do kościoła jeździliśmy w bryczką. W każdą niedzielę. Bardzo lubiałem chodzić, to już się szło na pieszo, na Roraty, w Badwencie. Oczywiście nie codziennie, ale tak raz w tygodniu był śnieg mróz skrzypiało to pod butami szliśmy do kościoła u mnie na wsi nie było jeszcze w tym czasie światła elektrycznego tylko paliło się lampą naftową albo karbitową kiedy wchodziłem do kościoła a w kościele był już prąd elektryczność ołtarz rozświetlony to mnie wszystko urzekało wydawało mi się że jestem w niebie tak jak mówiłem wam wcześniej od dziecka bardzo lubiłem podglądać księdza przy ołtarzu, a w blaskach tego światła. Jeszcze bardziej podobało mi się. Być wtedy takim księdzem, raczej który się bawił w księdza. Tak. A to jest wielka zasługa rodziców. Że pilnowali zawsze tego, o tym nam mówili. Niedziela, to jest dzień pański. I jeżeli chcemy, oczekujemy Bożego błogosławieństwa w naszej pracy, to trzeba w niedzielę być w kościele, się wspólnie modlić, Pana Boga prosić. Wtedy też to życie układa się, choć nieraz trudne, jednak z jakąś taką perspektywą, która pozwala przeżywać radość chrześcijańskiego życia. Czy ksiądz arcybiskup był kiedyś w wojsku? Nie byłem w wojsku. Kiedy byłem w seminarium, to w tamtych latach nie powoływano kleryków do wojska. Na podstawie porozumienia między episkopatem a rządem, klerycy byli z wojska zwolnieni. Owszem, raz i drugi byłem wzywany, tak jak moi koledzy seminarzyści, na komisję wojskową, ale to się na tym kończyło. Natomiast później, kiedy ja już byłem księdzem, Zmieniły się w Polsce czasy i powoływano kleryków także do seminarium. Więc wielu naszych obecnie pracujących w diecezji księży przeszło przez wojsko. Ja tego doświadczenia nie mam. Czy to trudno być arcybiskupem? Postawiłeś mi bardzo trudne pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Te obowiązki, jakie mi powierzył Ojciec Święty w Kościele Łódzkim, są rzeczywiście trudne. Bo to jest taka odpowiedzialność za wszystkich wiernych, którzy w granicach tej diecezji żyją. Dlatego też, kiedy myśli się tak o tym, jacy to są ludzie, jak otwarci są na Boga i Boży świat, jak wypełniają Boże przykazania, jak kształtują swoje postawy religijne, moralne, za które ja czuję się jako biskup odpowiedzialny w dużej mierze. To nie jest łatwo, ale Pan Bóg wspiera. Jeżeli powołuje do określonych zadań, to daje też łaskę. I zawsze się uciekam w modlitwie i prośbie do Pana Boga, żeby mnie wspierał. Swoją łaską w wypełnianiu tych obowiązków. A przy tym jest bardzo dużo ludzi, którzy mnie wspierają w wypełnianiu moich obowiązków. To są księża, biskupi, kapłani pracujący tu w Kuri, w parafiach, którzy wypełniają wielką misję właśnie tę, którą wspólnie dzielimy wobec Pana Boga i Kościoła. Ileż siódm zakonnych. Katechetek, pracujących w dobroczynności, mamy wielu księży, którzy pełnią zadania takie, jak na przykład dyrektor Caritas naszej, gdzie mnie wspiera wobec tych potrzeb duchowych i materialnych wielu ludzi, dzieci. To wtedy jeszcze, kiedy pomyślę o wielkim zastępie ludzi świeckich, którzy świadomie przeżywają swoją obecność w Kościele i wspierają biskupa w wypełnianiu jego obowiązków, wtedy, muszę powiedzieć, nie jest tak trudno być biskupem.